Większość nowości z roku 2022 właściwie jest nam już znana, ale katalogu jeszcze nie widzieliśmy, więc zapraszam Was dzisiaj, na przegląd tegoż katalogu. Siemano, klockowe świry! Tak jak mówię, tutaj dziś przejrzymy sobie katalog. Jeszcze nie polski, jeszcze polski katalog nam się nie ukazał, jednakże na niemieckiej stronie niemiecki katalog po prostu wyszedł już, tak? Więc jakby mamy już do niego wgląd, a niemiecki będzie raczej w 99%, jak nie 105%, zgodny z tym, co zobaczymy też w Polsce. W związku z tym jakby przejrzymy sobie dzisiaj ten katalog, który się ukazał w Niemczech, że się uczę ostatnio prywatnie niemieckiego, to nie będę miał problemu ze zrozumieniem. No oczywiście, gdy ukaże się polski, pewnie też go przyjrzymy, żeby jeszcze raz to porównać, a przede wszystkim zobaczyć cenę, ale dzisiaj, tak jak mówię, porównamy sobie niemiecki. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć w ogóle ten katalog i na dole zdjęcia, bo tutaj to wszystko mamy, oraz film, nawet ponadgodzinny przegląd, który wczoraj już sobie obejrzałem, to macie w opisie na dole oczywiście link. Macie też tam odpowiednie przyciski typu subskrybuj, skomentuj i tak dalej, więc Was zachęcam. I bardzo ważne jest tutaj ten katalog, przedstawię, co Wam tylko właściwie przedstawię, to tylko i wyłącznie nowości, czyli pomijamy całkowicie, odcinamy się od tego, co było, od starych zestawów, tego nie przeglądamy, tylko i wyłącznie strony z nowościami będą tutaj przeze mnie poruszane, więc ja już poruszam swoje okulary, bo ja wiecie, mam po 5 kJ na oku, więc potrzebuję okularów, by dobrze widzieć przede wszystkim. No i moi drodzy, jedziemy i nie idzie sposób nie zacząć od Duplo i wiecie co? To mi się, kurczę, podoba. Ej, te misiaki są takie słodkie. Przypomina mi to trochę bardzo, bardzo stare Primo. Coś, co jeszcze istniało przed Duplo. Tak, w latach 90. było coś jeszcze przed Duplo i to było Primo. I no też, no kurczę, nie no, ta panda, to jest panda, to powinien być shop w ogóle raczej chyba, nie? Schwiminda panda. No nieważne, natomiast bardzo podobają mi się te flamingi, to ja to, kurczę, chyba kupię. To będzie koło 4 dyszy kosztowało. Nie, no chyba wleci, bo to jest tak słodkie, że hej. Natomiast oczywiście jedziemy dalej. Mamy tutaj światło oraz dźwięki, będą to oczywiste, bo to mamy non-stop. Tutaj taki komisariat z brodatym jako obsługa. No cóż, trzeba jakoś żyć, trzeba jakoś jeść. Brodaty nowego psa ma i ten komisariat tutaj, prawda, obsługuje. Helikopter, wszystko spoko, ale jakoś złodzieja to tutaj nie widzę. Go brakło. No niżej dalej brodaty od fryzjera, nie od lekarza wyszedł. Przepraszam, od weterynarza, nie wiadomo. Tutaj znowu na motorze pieski fajnie. O, ktoś zgubił pieska, a dobry policjant go szuka. Super zestaw w ogóle i cztery dyszki. Kurczę, no chyba czas rzucić się na Duplo, bo coraz bardziej mi się podoba to Duplo. Czy coś ze mną jest nie tak, jak myślicie? Nie, serio, naprawdę, za to te nowości z Duplo mi się podobają. Mówię teraz zupełnie serio do Was. Firehouse. Czyli auto po prostu strażackie, żadna nowość, czy te, myślałem, że są popcorn, nie, to są rybki, jak widzicie, więc luzik. To jest w ogóle kotek, nie, w ogóle kotek na drzewie, super, do kotka na drzewie jeszcze wrócimy w tym katalogu, więc tutaj jakaś fajny trend do tego Lego doszedł z tymi kotkami. Dalej, tutaj cały komisariat, remiza właściwie straży pożarnej, która właściwie się pali, ktoś podpalił sto siana przed komisariatem, przed remizą, co ja gadam. No i dobrze, przynajmniej na miejscu jest wszystko, żeby to ugasić jakby, nie? Więc jakby luzik. Jeżeli idziemy dalej, no to oczywiście tutaj będziemy mieli nową księżniczkę Bella. Belle. Tutaj widzimy, co tego już nie było. W sensie były te kubeczki i tak dalej w jakimś innym wariancie. Więc tutaj jakby tak sobie. Zresztą Duplo i Disney to już... Dobra, jedno z tych mogę zdzierżyć, ale nie dwa na raz. No i Spidey, moi drodzy. No i Spidey. Spidey, który, kurczę, wywołał wiele kontrowersji. A wiecie co? Mnie się podoba. Ej, naprawdę. Oczywistym jest, że tutaj taki ten Rino z Hulkiem, to jest taka, no może akurat to nie, ale taka, no takie trochę jakby, kiedyś była taka seria Mighty Micros, to jest takie właśnie Mighty Micros trochę na sterydach, bo te autka są większe i tak dalej. Oczywiście to wszystko 4 plusowe, co widzimy, dlaczego, dlaczego? Ale mamy tu troszkę nowych elementów, jak chociażby ta siatka, troszkę nowych kolorów, tutaj jakiś też nowy elemencik wystąpił. I powiem szczerze, mi ta seria nawet się podoba. Oczywiście to duże nie za takie pieniądze, bo 50 euro, czyli za jakieś 250 zł to będzie kosztowało. Ale ten Rino, myślę, że to będzie must have na przyszły rok dla mnie. Szczególnie, że jest mały Hulk, a ja zdecydowanie jakoś nie jestem fanem tych dużych konstrukcji, dlatego dla mnie taki Hulk, do mnie taki Hulk przemawia. Spidey ja mam dużo, no ale zdecydowanie bardziej Rino mi się tutaj podoba. Też taki realny, a nie znowu tej makroskali, nie jakby.
Więc myślę, że ten set na pewno nabędę. Pozostałe nie, bo to za drogie. Tutaj mam i Octopusa, i tego Gwen mi nie zależy. Ghost Spider. Miles Morales też średnio, ale ten zestaw jeden na pewno. Natomiast ta seria budzi dużo kontrowersji. Czteroplusowość tu zahacza znowu o duplowość. No bo kurczę, byliśmy tylko na duplo i serio, to się aż tak nie różni bardzo. Nie wiem, co Lego ma z tymi czterema plusami, ale spokojnie do City jeszcze dojdziemy, prawda? No i mamy troszkę nowości, jeżeli chodzi o Classic. I tutaj faktycznie będzie kilka tych nowych pakietów, konkretnie 3. Jeżeli dobrze widzę, statek oczywiście nie nabiorę się na statek, spokojnie. Mam już na tyle dużo klocków, że mnie tak średnio, natomiast co mi się bardzo podoba, to cały czas te plejty istnieją, bo tam różne plotki były już o zniknięciu tych plejtów, jakoby miało ich już nie być, a tu 64x64 to jest coś, co każdemu z Was na pewno polecam sobie zakupić, bo może być, że jakiś Lego faktycznie zrezygnuje z tych plejtów i wtedy będzie płacz. Dalej, tu dużo nowości nie mamy, ale mamy Annę. Fajnie, że ona dostała swój autorski zestaw tak w końcu, taki 100%, a nie, że tylko na doczepkę. Oczywiście ciekawa jest tutaj ta suknia, całkiem nowy i element, jeszcze niby błyszczy. Jestem go ciekaw, ale raczej oczywiście nie kupię. No i tutaj to jest jakby ta mikro wersja tego zamku, tak? Mylę się, nie mylę się, wybaczcie mi. Ainskoniga nie oglądałem. Więc jakby nie wypowiem się, natomiast wszyscy oczywiście czekamy na te lepsze serie. To mi się podoba, bo ten tygrys, świetna robota, kurczę no, świetny odlew. Natomiast to jest, że Jaśmin spotyka Mulan, czyli to mamy taki crossover. I to jest crossover, to jest coś, co zdecydowanie częściej chciałbym widzieć w Lego, więc trzymam kciuki, by to siadło. I może nawet, kurczę, sam kupię, bo chciałbym, żeby takie crossovery się działy po prostu, nie? W ogóle to jest jakaś bajka, która łączy te dwie postacie? Czy to tak Lego samo zmiksowało? Napiszcie mi. Szlifuję niemiecki. Podoba mi się ta chata. Czy ona się może komuś nie podobać? Faktycznie mamy trochę miszmasz typu ule, sprzedaż miodziku, koleś na tym wózeczku, super sprawa. Taki dom trochę na drzewie, połączony z domem zwykłym, naprawdę on mi się podoba, ale 80 euro, czyli jakieś 300 w Polsce, no lekko, 350 może nawet, to 300 powiedzmy po przecenach, nie wiem, czy to jest moja cena, ale gdyby mał mas to, to by się takie coś przydało. Dziesięciolecie w ogóle mamy, to dziesięciolecie serii Friends? No, to proszę, to powinniśmy mieć teraz super sety z tej okazji. I mamy super statek, moi drodzy, bo ten statek jest naprawdę fajny. Taka barka, niczym w Krakowie. O Jezu, nie lubię Krakowa. Mówiłem o tym wczoraj w moim filmie. Ale bareczka, spoko. Jest to jakieś party, są lampeczki zrobione z diamentów. Okej, okay, naprawdę super. 75 euro. No to nie wiem, czy tamtego domku jednak bym nie wolał w podobnej cenie. Ale on się otwiera. No kurczę, no fajny katalog, powiem wam, idzie chyba. Tutaj też ta szklarnia, też ok, ale nie a na tyle mnie przekonywać. Faktycznie linki tutaj, no też jest spoko, ale zdecydowanie lepszy będzie tutaj ten, prawda, to jest takie centrum handlowe, kompleks cały. Nie wiem, co oznaczają te znaczki, takie tutaj dziwne jakby te ozdoby są, ale ok, misiu, jakiś piesek, pani niewidoma, wygląda to fajnie. Kolejny raz powtórzę, gdybym miał miasto, super okazja, 150 euro, czyli będzie startowane pewnie na 599 zł albo i więcej, ale pewnie za 550 będzie szło kupić. Bardzo fajne, zdecydowanie osobiście wolę coś takiego niż modular, jakoś nie jestem fanem modularów. Tam zresztą było pokazane, że to jest modularowe. Dalej, mamy tutaj piknik. Co prawda to jest nazwane, że to jest no market, jakby no w sensie street food. Ale dla mnie to jest po prostu piknik, street foodowy piknik, ale spójrzcie, mam właściwie trzy niezależne konstrukcje. Pierogi! Pierogi! Polacy to byli, moi drodzy! Pierogi to są! Pierogi! Kurczę, pierogi! No fajnie, fajnie to się zapowiada. Naprawdę pierogi, marchewki, fajny wege festiwal, czy no wege festiwal, no pierogi mogą być z mięsem, więc nie do końca. No i rybki. Ciekawy zestaw, tylko niech kosztuje 160, proszę, bardziej niż 250. Oczywiście jest, że każdy kurort nadmorski, w ogóle spójrzcie, jak to fajne konsekwencje, jak to też modularowo, powiedzmy wyglądowo pasuje do tamtego poprzedniej strony. No i tutaj spójrzcie, camping z bardzo ciekawym, czy to jest wigwam, tipi bardziej, jak z Indian z lat 90. Troszkę tak wygląda, nie?
No, jestem ciekaw, jak to się będzie sprawdzało. Szkoda, że tak mało ludzi recenzuje, kurczę, Francy, więc zobaczymy, kto będzie pierwszy. Tu jakieś ciekawe rybki, w ogóle nowy odlew rybek, nie wiem, czy to widzicie. No, dużo nowych elementów w ogóle widzę, że nadchodzi też. Niektóre nowości, jak ten piknik w styczniu, niektóre w marcu, jak tutaj te wodniste rzeczy. No i to nie koniec, moi drodzy, do 10-lecie Francuzów zobowiązuje. Tutaj trochę jak wielka klatka dla chomika z tymi rurami. Troszkę skateparku, nowe odlewy piesków, co mnie cieszy, chyba że były, ale raczej nie. A tutaj mamy coś dla zwierzaczków zdecydowanie. No i plus małe zestawy oczywiście, tu kolorystyką trochę z nowego City zajechali, o czym też zaraz. Ratowanie tych, ale ja już chyba jestem ponad takimi zestawami. Także w sensie nie odchodzi, bo dalej kupuję małe zestawy. Ale z racji, że większość elementów stąd mam, raczej mnie to nie skusi. No i tu jeszcze taki zestawik, koło 8 dyszek, 9, z dalmatyńczykiem. Też nie ostatni raz się dalmatyńczyk pojawia tutaj w tym katalogu. Ale i z tymi małymi dziewczynkami, no spoko, no słodko, ale jedźmy dalej. Te w ogóle psiaki świetnie wyglądają i kociaki tu u góry. Tutaj naprawdę fajny jest ten ośrodek dla zwierzątek. No i u góry też tutaj całe właściwie takie zwierzątkowe. To jest coś, co ostatnio też mieliśmy bardzo podobne, więc nie wiem po co to tak dublować, triblować. Docy, czyli bardzo niedoceniana seria i zupełna nowość, czyli takie zawieszki na torebki, na plecaki, na wszystko co trzeba, ale i na drzwi. Ja będę trzymał kciuki i kibicował. Ja sobie docy jakoś tam kupuję oczywiście, bo one mają świetne elementy i boli mnie, że są tak jednak niedoceniane. Dobrze, że się trzymają i nie znikają, jak chociażby video. No właśnie, video w tym katalogu już nie mamy. Szkoda, bo jednak do serii się przekonałem. Natomiast dobrze, że tutaj, nie wiem, ta seria mam nadzieję się dobrze sprzedaje, że LEGO ją kontynuuje, bo naprawdę uważam jest świetna, możemy z niej robić super gadżety tutaj do naszego domu, mieszkania, pokoju, salonu, kuchni, ganku czy kurnika, cokolwiek macie. Do opasek tutaj również muszę się trochę przekonać, bo w ogóle mam tą opaskę, bo zacząłem w niej chodzić, nie? I jest i nowa seria, no i super, i szósta seria, no i czad w marcu będzie, ale w styczniu też niektóre nowości. No to taki banan jakby też mega pocieszny, podoba mi się ten kierunek i w ogóle to, że LEGO też idzie w taką stronę. Co mi się podoba, to seria Kreator właśnie, Classic też, ale Kreator, bo ona ma zazwyczaj super rzeczy, którym się podobają, uniwersalne plus te alternatywy, chociaż ta pierwsza strona raczej mech, bo samochodzik mech i ten też, a samolot, no kurczę, serio, on będzie koło stówki kosztował 80 zł minimum, no nie, ale dalej moi drodzy, widzicie tego Transformersa? Oczywistym jest, że to jest Transformers taki, wiecie, udawany, bez licencji i tak dalej, ale ta konstrukcja na pewno mnie skosi. Te 43 zł, bo zapewne tyle będzie bez grosza kosztował, wydam. Ta suwka również, która wyjdzie w marcu, jest przesłodka, ten delfinek również. I możliwe, że wszystkie te trzy sety z dolnej serii zakupię, bo są po prostu, znaczy te dwa są przesłodkie, a ten jeden, no to no kurczę, ja się na Dajmosie i na Transformersach poniekąd wychowałem, więc jak nie. Dużo ludzi się zachwyca tym tygrysem, a mnie szczerze nie, jakoś w ogóle nie, całkowicie nie. Ten tygrys, mówię, tamten mi się bardziej podobał, ten jakoś no nie. No i tyle, jeżeli chodzi o kreatory, ale dla mnie jest naprawdę dobrze. No i seria 12, z której od razu wam powiem, ten typek na pewno, no oczywiście ten, Bard raczej na 90%. Tutaj ten Tukal mnie kusi, ale zobaczymy. No i tu się kończy chyba moja lista must have'ów, ewentualnie jeszcze ta wojowniczka. No chyba wleci jeszcze ta wojowniczka, więc dla mnie 5 figurek tutaj będzie z tej serii, raczej więcej nie. No i wchodzimy na Mario, czy kogokolwiek interesuje? A, jedną osobę interesuje w Polsce Mario, ale mnie raczej średnio, tym bardziej, że tu już kurczę wchodzą na takie, wiecie, ja na tym Mario skończyłem podstawowym zdecydowanie, żadne te później tam jakieś Luigi, Menzony i tak dalej, to już nie dla mnie. Więc wybaczcie, ale no, LEGO kontynuuje tą serię i serio jestem w szoku i trochę w pełen podziwu, bo osobiście obstawiałem, że ta seria zniknie po max roku, nie? A to, proszę, jest właściwie, no, trzeci rok, można powiedzieć. No, 20, 21, 22, no, powiedzmy, no, to trzeci rok, no tak? Mnie jakoś zupełnie dalej to nie wciąga. Czytałem dużo w CD Action chociażby, że na dwie postaci, jak się pojawił Luigi, i ma to większy sens, bo powstała jakakolwiek tam relacja z drugą osobą, możemy grać we dwóch i faktycznie się ścigać, coś działać, ale dalej nie. Dalej nie wierzę w to połączenie gier takich komputerowych z normalnymi rzeczami. No jakoś zupełnie nie, jeszcze stroje. No i może na taką saszetę z małych się skusz, chociaż tu nie za specjalnie jest. To już jest naciągane, wszystko sami przyznacie. To już nie są te pierwsze serie, także raczej średnio. To jest City, moi drodzy. Chcieliście wejść do krainy pełnej kanciastowości 4 plusów i nie 4 plusów, które wyglądają jak 4 plusy? Witam! Witam, moi drodzy.
Widzimy się tutaj w City. No faktycznie te ulice no, idą konsekwentnie w to. No zresztą to byłby największy beton, gdyby po tym wprowadzeniu ulic zrezygnowali z nich po pół roku, roku dwóch. Więc myślę, że ten temat będzie ciągnięty. Ja chyba do końca życia będę fanem tych starych ulic. Ale zobaczymy, moi drodzy. Może z czasem zdanie zmienię. No bo oczywiście rozumiem tutaj, że to ma większy sens, ale... niby większy sens, jeżeli chodzi o rozbudowę i tak dalej, ale nie do końca. Jeżeli chodzi o nowości, moi drodzy, no to tutaj, o, brodatego tego Giuseppe, tutaj mamy wszystko super. Mamy szkołę i to jest dobry temat, bo szkoła to nie jest coś, co się pojawia co roku, właściwie prawie w ogóle w LEGO. Mamy szpital i mamy taki tutaj Rettungsschwimmer Station, czyli stacja ratunkowa... no, na plaży, nie wiem, czy można tak fajnie to przetłumaczyć. No po prostu budka ratowników. I myślę, że budka wleci na stówę u mnie. Szkoła? Kurczę, no chyba też. Troszkę mnie boli, że tutaj są dodawane te ulice. No spójrzcie, na przykład tutaj właśnie w budce ratowników. No ratownik musi przebiec przez ulicę, żeby kogoś ratować na plaży, nie? A co jak tam będzie auto jechało i go pum! No, no bez sensu, jakby nie bez sensu. Dodatkowo te ulice no, zwiększają, co jest oczywistym, cenę. A dla mnie będą elementami, które idą, no niestety, może nie do kosza, no ale na elementy wtórne, do dalszej rozbudowy, bo ja jeżeli coś bym robił kiedykolwiek z miastem, znowu, raczej nie, ale wiecie, no to kurczę, te ulice dla mnie są zbędne, a wiecie, one, no widzicie, trochę ceny jednak zawyżają, no zobaczymy, natomiast myślę, że kurczę, no ten szpital też, ten szpital kurczę też, możliwe, że te wszystkie trzy zestawy to jednak będą u mnie się pojawiały. No wiecie, ja tak zawsze oczywiście co katalog mówię, a później jest jak jest. Bo oczywistym jest, że powiem, że bank też by fajnie jakby się pojawił, nie? Przy czym, tak jak mówię, chciałbym ten bank sam, a te dwa pojazdy... Więc może kupię ten set i się tej reszty pozbędę, bo mi zależy tylko na budynku banku. No jest spoko, ale banków mieliśmy już multum, no i dwa pozostałe sety, które już gdzieś tam były. Ale mówię, naprawdę wygląda to fajnie, przy czym żadnej rewolucji tu za bardzo nie mamy, chyba jeżeli chodzi o elementy, nawet magnesów nie mamy i tak dalej. Dron z workami, no super, w ogóle te drony, teraz coraz więcej tych dronów, no ale to tak jak na świecie, nie? Auto policyjne, jak to katalog. Tutaj w ogóle jest gang lodziarzy jest, kurde, wszędzie te lodziarze, w mojej tej budce, kurczę, ratowników też byli lodziarze. Gang lodziarzy. Tutaj mamy jakieś jajecznicy, w ogóle jajecznicowi złodzieje, co? No i kolejny z takich pojazdów, który już się nieraz pojawiał, dron znowu, o. No to jest w miarę spoko, ale mówię, kurczę, wydawać też te 120-130 zł na ten pojazd z lodem, miałem taki z LEGO Movie 1. No i komisariat, policji, śmieciarz, złodzieje, kurczę, ci złodzieje coraz bardziej przebiegli są, nie? Tu jednak nie jest tak źle, moi drodzy, jeszcze z tą policją, z tymi City, bo tutaj tak stroplusową, no trochę zajeżdża, to nie jest, mówię, to budownictwo, które chcielibyśmy widzieć, ale jeszcze nie ma tragedii, ale moi drodzy... No, tu już zaraz się zacznie, bo to już naprawdę zakrawa o duplowość, ten budynek, kurczę, no zaraz się okaże, no to jest w ogóle chyba jeden panel, nie? Z boku tylko cegły, no, no kurczę, coraz bardziej to wszystko czteroplusowe, czyli też duplowe, można by rzec. No i tu też get lost piesek? Chyba też, tutaj też chyba, czy kotek, czy ktoś. Gdyby to było zbudowane lepiej, na pewno byłoby to lepsze. Natomiast tu jest jeden z, który mi się podoba, ale podoba mi się tu autko. Szkoda, że tego autka nie wydano jako pojedynczego autka, bo naprawdę jest ładne. Ta kolorystyka mocno Speed Championsowa. Reszty też nie potrzebuje. No i ten ogień. Czemu wy ten duplowy ogień wszędzie pchacie, LEGO? O, tutaj, przepraszam, nie, w helikopterku. No ale co z tego, jak to jest... Patrzcie, w 4 plusie mamy ogień taki, nazwijmy to zwykły. A w zwykłym mamy ten duplowy, ogromny ogień. Co wy tam robicie? Co wy tam bierzecie, LEGO? Czy wy Kamila sobie wzięliście do ekipy? Prosto z LEGO Masters? Kamil przyjechał jeszcze taki, no, nafukany? Mam doradzać, czy co? Tu jest kotek na drzewie, o którym wspominałem, że ten temat się powtarza. Jak widzicie, jest i kotek na drzewie, moi drodzy. Jest i kotek na drzewie, duży dalmatyńczyk. No i super. I czteroplusowy ogień, nie? Jakby super. Więc teoria, jeżeli na przykład teraz wchodzicie w LEGO, można by rzec, City, no to spójrzcie, możecie sobie kupić wszystko. Posterunek policji, szkołę, bank, komisariat, kurczę, dom na plaży, naprawdę szpital, właściwie wszystko. Możecie całe miasto wyposażyć i to jest dobry kierunek, uważam, w którym idzie LEGO City, bo fajnie, że możemy teraz zaczynając przygodę z klockami kupić to wszystko, ale zróbcie to po prostu lepsze jakościowo, nie? Wyścigówka w ogóle mocno jakąś blockową przypomina wyścigówkę, nie? Albo w ogóle Playtime. No właśnie, co jest z Playtime'ami w tym roku w Lidlu? No i taki samolocik, kilka lat temu był bardzo podobny, więc mech. No i tu jest ta 4-plusowa, o której mówię. Aha, to jest 4-plusowe. Ale to nie jest 4-plusowa, wygląda jak 4-plusowe. Kurczę, no.
Betoniarka, no nie, całkowicie nie. Ja chcę jakąś betoniarkę w końcu w życiu, ale nie taką. Natomiast pochwalić chciałbym ten set, no bo fajnie, że w dobie tych właśnie ulic pojawił się jakiś pojazd, który jednak do nich, powiedzmy, nawiązuje, tak? No i tutaj za takim wysięgniku to jest okej. Okay. Raczej nie kupię go, oczywiście, ale pochwalić chciałbym. No i seria po raz kolejny. Czemu LEGO nie przywrócisz nam klasycznego Space? Dlaczego? Ja się pytam. I nie rzucę teraz tego mema. Ale dlaczego? Powiem tak. Podoba mi się ta baza. Ona mi się naprawdę podoba. Mamy u góry mieszkalną część, mamy na dole bardzo fajny hangar plus te jeszcze elementy. Szkoda, że jest to znowu takie lekko 4-plusowe. I szkoda, że reszta tej serii jest taka se. I jeszcze większa szkoda, że już idą zakład naprawdę. No to jest jednorazowy wyszczał, czyli już w przyszłym katalogu na drugą półrocze tego roku już nie będzie do niego dokładanych żadnych serii. Czemu LEGO tak robi, nie rozwija tych serii? Natomiast podoba mi się, chociaż cały czas oczywistym jest, że bardziej chciałbym po prostu klasyczne LEGO Space dostać. Nie jest to koniec, bo jeszcze tu widzicie, tu macie jeszcze pojazdy. To jest jeszcze w miarę. Tutaj fajne są te takie dodatki, jakby nie. Ale to, no już takie se, no niby też okej, okay, ale jakoś tu czuję, że będzie zbyt ciasno do zabawy, po prostu. Więc w tej serii podoba mi się ta stacja kosmiczna, przy czym uważam, że jest tego zbyt mało. Czekam na informacje jeszcze o polibaszkach, jakichś uzupełniających zestawach, ale chciałoby się czegoś, bo 3 zestawy de facto, serio? To ma być seria? Dalej, moi drodzy, Batman. No wchodzi tutaj nam nasz wampiro nietoperz. No, w ogóle patrzcie, jaki twist, ja to właśnie teraz skapowałem. Poniekąd nietoperze też są wampirami. Edward, Batman. Dobre jest to DC jednak, dobrze kombinują jednak, kurczę. I ta jaskinia, powiem wam szczerze, również mi się podoba. Jest to duel z Riddlerem, czyli bitwa z Riddlerem. Tutaj tak wygląda Riddler, tak śmieszna, jakiś jaszczur bardziej powiedział, ale podoba mi się ta Bathyle. Czyli badiaskinia i to już wejdzie w styczniu, chociaż te narzędzia mi tu trochę średnio pasują i oczywiście mierzę średnio wygląda to jak jaskinia, bo tu zbyt mało po boku mamy dodatków. No ale cóż, ten Batmobil też nieźle, tutaj walczy z tej wersji z pingwinem, taki chudziutki pingwinek bez pingwina w dodatku. To jest jakiś dziwaczny ten motor, ale Selina Kyle, kto wie moi drodzy. Ja średnim fanem DC jestem, więc wybaczcie, jadę na szybko. No i tu nowości styczniowe Marvel. W tej wersji, kurczę, no bardziej jest to fajniejsze na pewno niż na przykład to, co mieliśmy ze Star Warsu, te duże figurki takie a la Bionicle, ale nie jestem nigdy do nich przekonany, więc jakby średnio bym powiedział. No i teraz, moi drodzy, no w katalogu niemieckim pojawiło się to, wszyscy wiemy, że tam ponoć są jakieś problemy i ponoć ma tego nie być. Bo oczywiście, jak to wyjdzie, to o Wolverina wszyscy będziemy się bić, dosłownie jego kroksy w Lidlu. Ja bardzo chcę, by to wyszło, ale że uważaj, co tu pokazujesz w katalogu, bo się skichasz, jak było takie przysłowie, jak byłem mały. No kurczę, chciałbym tego Wolverina, nie? Jakby, więc trzymam kciuki, żeby jednak to wypaliło, ale ktoś tu kombinuje niepotrzebnie z tym, że tak powiem, kroczem Wolverina i pozostałych 3 bohaterów. Nie wiem pojęcia po co, bo przecież, kurczę, stare rozwiązania nie były złe, a tu jakieś dziwne są wprowadzane, no to później macie problemy ze stabilnością, no i proszę. Bardzo chcę, by jednak te zestawy wyszły, bo to na pewno będzie must have, taki top 3 szybkich zakupów. Tu nowości to prawda nie mamy, więc trzeba pokazać wam tą stronę, bo mamy zapowiedź, że w aprilu, z racji też nowego filmu, będą nowe zestawy, to takie tylko zajaweczka. No i Ninjago, na które pewnie bardzo czekaliście. Oczywistym jest, że tutaj wszystkim właściwie, albo większości, podoba się nowa szata graficzna. Mnie również, ta rysowana szata graficzna się podoba. Spójrzcie, mamy nowy system tutaj tych kręciołków. Będzie on robiony od góry. Ciekawe, na pewno będzie puszczać się to łatwiej, bo już ten dół będzie się stykał z ziemią i puszczamy. Niż i tak lata po całym pokoju, jeszcze rozwala panele i wszystko wokół. Ale tych kręciołków już mieliśmy, kurczę, tyle, że nie jestem przekonany, czy fajnie, że to tego cały czas kontynuuje. No nie wiem. Natomiast wiem, że tutaj cała, no dla mnie seria mocno zajeżdża 4 plusami, bo już stycznie spójrzcie, ten smok, no okej, nie jest taki może nie wiadomo jak 4 plusowy. No i tutaj ta autko też nie, ale co przede wszystkim mi się nie podoba, to że znów te żmije, znów te węże, kurczę. LEGO przy tej serii takiej cybernetycznej Ninjago zyskało takie moją jednak uwagę, jednak mój też może trochę szacunek nawet, ale zdecydowanie spodobało mi się. Później te serie były coraz ciekawsze, a teraz, kurczę, no znowu te żmije. Po prostu ta nadchodząca seria Ninjago, co chcę powiedzieć, mi się nie podoba. No latające żmije, no super, no wow, no ekstra. Nowa seria niestety mi się nie podoba kompletnie.
No to akurat jest 4-plusowo, no dobra, no te mechy też, kurczę, naprawdę tak się sprzedają, czy co, że wy je tak produkujecie dalej? Też są, no straszna padaka. Przecież te mechy to też chyba są top 3 najsłabszych zestawów, nie tylko Ninjago, ale w ogóle Lego, z tego roku pierwszego, 2001 jeszcze. No jest naprawdę, tak sobie bym powiedział. Tutaj spoglądamy, niby nie 4-plusowo, ale dalej patrząc na konstrukcję, no mam wrażenie, że no kurczę, no taka zjeżdżalnia, no... Nie wiem, no po prostu ta seria mi się kompletnie nie podoba. Tu jest coś ciekawego, jakiś ciekawy wojownik. Po prostu nie wiem, te schody, no oczywiście doceniam niektóre rozwiązania, ale no mi to faktycznie wszystko w tej podserii zależy 4 plusem i jakoś tak naprawdę po prostu średnio się podoba. Na mnie po prostu, no nie ma po prostu tego kolejnego takiego, wiecie, Uber wojownika, nie ma tego tematu przedniego, czyli woda czy coś. Inaczej, to już jest coś, co już gdzieś tam nawet praktycznie widzieliśmy, nie? No i jeszcze taki smoczek. No to ten smoczek faktycznie może być i ten w miarę mech, powiedzmy, może być, ujdzie, ale no kurczę, sorry, ja no 600 zł nie, zdecydowanie nie ma opcji, nawet nie rozważam. To i czekam na też minie w gazetkach, a nie. Speed Champions, jak widzimy, jest, istnieje, ale są zapowiedziane tylko nowości na 22, bez tutaj podanych żadnych zdjęć tychże. Więc po prostu się ukażą. Harry Potter, wybaczcie mi, nie znam się na Potterze, nie lubię Pottera, by nawet nie powiedzieć, że nie trawię, a wszystkie figurki z Pottera, które mam i mi się podobają, zostawiam sobie po prostu jako jakiegoś tam maga, nie? Do innych rzeczy, ale nie ten. Skrzynka oczywiście doceniam i pewnie gdyby podobne coś wyszło ze Star Warsu czy z czegoś jaram, wow, ale no wybaczcie mi, ja się tym nie jaram. Idźcie sobie do Brodatego, was odsyłam po raz kolejny. On będzie się jarał i będzie się z tym cieszył i opowie wam o tym tak jak nigdy nikt, nie, jakby, więc no. To dalej zamek Hogwarts, ja nie rozumiem w ogóle, bo kilka lat ten część do zamku Hogwarts chyba robią. To się kiedyś ma złączyć w jeden ogromny zamek, tak? Chyba, tak kumam, ale tak jak mówiłem. Minecraft, moi drodzy, i znowu spotykamy się z podwodą. Fajnie, bo ten podwodny zestaw z Minecrafta z tego roku mi się spodobał, więc tutaj taka ogromna rozdymka, super. I to, o Jezu, jak ja nienawidziłem tych wszystkich podwodnych stworzeń, bo tak ciężko było uciec z tej podwody, jak oni mnie tam brali, gryźli. Króliczek, super, świnka, wszystko, no, ładnie się to prezentuje. I to spalący się, Creeper, czy kto to jest? Fajne zestawy, bez rewolucji, o, domek, lisek, o, ej, to jest fajny zestaw, no. Kto wie, mocno rozważany jest. Coraz więcej figurek, super, fani Ninjago na pewno się jarają, fajnie, że to uniwersum jest poszerzane i to jest jedna z serii, która moim zdaniem jest najfajniej właśnie poszerzana, tak jak City pochwaliłem, tak i tu, co sezon, właściwie tu nie mamy takiego przemiała, przemiatek nie kojarzę, był taki przemian, że nie wiem, za rok się znowu Dom Świni pojawi czy coś, tu naprawdę kupując tę serię od 6 lat możemy sobie taką świetną makietę zbudować i całą krainę, że hej. I to jest właśnie tak, Lego powinno wydawać moim zdaniem zestawy konsekwentnie nowe, bez redukcji. Szczególnie co 2-3 lata wydajemy coś ze kosmicznej serii czy dżunglowej. Po co? Zróbcie raz i kontynuujcie ją 3 lata. I tyle. I później zróbcie za 10 lat. I więcej nie trzeba moim zdaniem. Star Wars. No tu nowości, co Grogu napłakał, można by rzec. Bo właściwie dostajemy tutaj tylko ten brzeszczot w mikrowersji. Sorry, ja zbudowałem lepszy w mikroskali. I to już dawno. Wygooglujcie sobie... No, u mnie na filmie. Nie, oczywiście nie koniec nowości, bo jakby dużo mam poświęcone Hot Hobby, Snowtrooper Battle Pack, no już po te 90 zł zapewne, ale fajnie, bo to jest super temat Hot, niedoceniony chyba zdecydowanie, stary Microfighter, o Microfightery, no poza tym jednym, który się ukazał, nie mamy, no i AT-ST, co roku ostatnio dostajemy AT-ST, więc sorry, ale nope. Jeżeli chodzi o LEGO, moi drodzy, Star Wars, no niestety póki co to koniec, jestem w szoku, bo oczywiście, że jak wyjdzie Boba Fett, Book of Boba Fett, to jakieś nowości tu się ukażą, ale czemu nie ma tej informacji? Czy tych nowości może nie będzie? Pff, nie wiem. Mam tutaj nowe takie pojazdy, zobaczcie mi, natomiast Technik to też nie jest coś, co mnie specjalnie jara, ale te głosienice robią wrażenie, sami przyznacie. Tutaj zdecydowanie coś, co mi się podoba, to ten podnośnik. Koparka, Jezu, ja wczoraj odbudowywałem jedną koparkę, was 5 godzin odbudowałem koparkę z Techniką, oczywiście na mój sklep przystańklocków.pl. Ale naprawdę mam dość, ona bardzo była podobna do tej, to jest taka sprzed 7 lat chyba i kurczę, nie. Technik to nie jest moja bajka, szczególnie taki duży. Ja tego mogę rozważyć, czoperka, czy ten tutaj podnośnik paletowy, ale nic więcej, nie, nara, danke. To mi się podoba, ale kurczę, na pierwszy rzut oka mówię wow, nie, ale później mówię... Nie dam się nabrać na ten prosty trik. Lego chce mnie nabrać na klimaty morskie, akwarystyczne, oceaniczne, ale mówię, to jest tylko rekin, który kurczę, nie nabiorę się. Ale ten pojazd, El Toro Loco, to jest spoko. Gdyby tylko były tu figurki, co mówię wam cały czas. Dalej, o, zielony pojazd, proszę, sukces Polaków po wygranej Lego Masters. Wyszedł
pojazd, no, to się kaktus zielony, budowanie tego, no. Już się, dobra, już nie będę śmiał z Lego Miasta, teraz miałem o tym nie mówić. Spoko, ale tak jak mówię, o, elektryk, no to fajnie. Nie chcę dużych zestawów. Zestaw, który już, o, tu drugi raz mi się odpaliło. Zestaw, który już gdzieś tam się pojawiał, nawet na zdjęciach na Insta, super, ale 1000 zł za motor, no nie, żeby jeszcze był realny, nie? No i moi drodzy, i Singapur. I właściwie na tym można powiedzieć, kończymy sobie przegląd tych nowości. Powiem tak, jest okej. Okay. Oczywiście, mieliśmy lepsze katalogi, ale mieliśmy też gorsze, nie? Mi się podoba, jest troszkę takich nowości, które naprawdę mnie kuszą. Boli mnie uduplowianie się 4 plusów i City u4plusowianie się, które się udoplawia, będzie taki ciąg jest udoplawiania się, można powiedzieć. O udoplawianiu się Lego mówię właściwie od początku mojego kanału, czyli już ponad 5 lat, prawie 6. A więc to nie jest żadna niespodzianka. Nowości, okej, ale nie, no jest dobrze. Myślę, że faktycznie na kilka pozycji stąd się skuszę, ale jednakże cały czas trwale i konsekwentnie będę na swoim kanale powtarzał, że kiedyś było lepiej. Na pewno w przypadku tego katalogu, bo tu faktycznie Ninjago średnie, reszta nowości mało i tak jakoś tak se. No i video znikło, no i w ogóle. No i w ogóle zostawcie mi subskrypcję, bo polski katalog też sobie przejrzymy, wiele z tych nowości myślę, że na kanale się pojawi, ale zobaczymy. Także zostawcie suba, jakiegoś lajka, komentarz, co wy sądzicie o tym katalogu, czy jestem dla niego zbyt pobłażliwy, czy się starzeję i może po prostu coraz więcej rzeczy mi się kurczę podoba, ale tak jak mówię, cały czas kiedyś było lepiej. Zostawcie też suba, dzięki, że byliście dzisiaj. Baaa!